Witam Was tutaj, cześć, a Witonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecrafta PlayStation 4. Wiem, dawno nie było żadnych odcinków, bo była też mała widownia, a ja też ostatnio nie miałem zbytnio czasów. Skończyliśmy ostatnio, jeśli ktoś nie pamięta, na latającym domku. Szczerze powiedziawszy, ja też zbytnio nie pamiętam. Jedna z osób napisała, no szkoda, że nie ma kolejnych odcinków. To się pojawiły. Pojawiły. No właśnie się tam pojawił. O, Enderman. Dobra. To nie, nie, nie. To nie nasza działka. Dobrze, tak, mamy tutaj to miejsce. Z tego co pamiętam, miałem to oszklić pod odcinkiem. Niestety, ale sorry, ale tego nie zrobię. Ze względów dosyć. Nie miałem czasu i dopiero tutaj trafiłem. Chciałem. Obejrzałem tylko odcinek, tam częściowo, co robiłem ostatnio. Zacznijmy trochę sobie tutaj surowców. Tak. Weźmy tutaj sobie to, co jest potrzebne. I lecimy z kolejnym odcinkiem. O, ziemniaczki sobie zebraliśmy. O, czekaj. Ziemniaczki tutaj. Ogólnie po prostu tak skończyłem, bo długo czekałem na jakiś ruch, ale no może zresztą sami widzieliście, jak to wyglądało. Dość drętwy. Dobra, tak, surowce. Czekaj. Co jest w tej skrzyni? Aha, w tej skrzyni są takie śmieci, ogólnie rzecz powiedziawszy. Zacznijmy od tego, że się prześpię. Dziś nie będzie żadnych timelapsów, przynajmniej nie przewiduję. Chcę się ogólnie rozejrzeć po tym, co ostatnio robiłem. Mamy trochę żelaza. Pamiętam. Czekajcie, na jakim my trybie wspólnego gramy? Aha. Będzie. Czy my się. Nie, chyba się nie dowiemy. Nie wiem, czy gramy. Na jakim trybie my teraz gramy? W sensie. Survival i takie tam. Znaczy na pewno survival, bo inaczej by się gra nie włączyła. Ale pytanie jest. No nie, tak, to sobie wyrzućmy. Kobla też. Patyki teraz zostawmy. Teraz sobie zostawmy. Gdybym sobie wziął to drewno. W ogóle tak, nie wiem jak to mam oprawić zbytnio. Proponuję bym chyba wziął zwykłe szyby. Tak, zwykłe szyby. I oprócz szyb drewna, tylko drewna, my tu nie mamy zbyt dużo. Jakiego drewna? Ja my takiego głównie korzystaliśmy. Ta, to jest dębowe, ta. Czekajcie, zobaczmy. Ta, to jest to. Dobra, no to lecimy, no i sobie wykończymy. Mam pomysł przyszłości, ale to jest przyszłość, chwileczkę. Przełącza mi się telewizor. Aby nagrywać ten lapsę z innej pozycji niż ja gram, może to będzie lepiej wyglądać. Dobra. Kłamałem, że nie będzie timelapsów. Wiecie, dawno nie grałem. Nie pamiętam dokładnie, co my tu chcieliśmy wstawić, ale oprawię to wszystko w pięknego i wspaniałego kobla, po czym przejdziemy dalej. Czekajcie, czy tak sobie zobaczę. Jedną rzecz, tak, tutaj są takie pseudo schody, tak? Aha, dobra, czyli tutaj, tutaj trochę. Wiewo. Jesteś w sezonkę. Okej, okay, tutaj to jest dosyć. Czekaj. My tu dosyć tak kolokwialnie przecięliśmy. Okej, okay, jest jeden blok, który możemy ściąć. Na górze. Albo nie. Podłogę zrobimy z drewna, żeby było przyjemnie. Natomiast z góra będzie z kobla. Zobaczymy przy okazji, jak to wygląda. Dobra, lecimy z timelapsem. Chyba tak to będzie najlepiej. Dobrze, no i lecimy z timelapsem. Wiem, dawno nie było Minecrafta, teraz mogę spokojnie pogadać, ponieważ siedzę przy drugim komputerze, tam się odtwarza film. Naprawdę nie chcecie widzieć, jak ja to nagrywam. No i tak, no i lecimy. Mam do Was pytanie, ponieważ tych timelapsów dzisiaj jeszcze trochę będzie. Czy Wam się podobają takie wersje Minecrafta? No i jeżeli tak, to zamiast pisać w komentarzu elo lub jakieś jeszcze inne rzeczy, czy inne, nie no, inne podobają się, ale zamiast pisać na przykład elo, możecie napisać komentarz, co byście chcieli na przykład zmienić, czy Wam się wszystko podoba i tak dalej, no bo to jednak bardziej mi pomoże niż to, że wiem, że to Ty obejrzałeś, tak? No, to by mi się bardziej podobało. No, ogólnie. Z tego bardzo dużo kobla z tego będziemy mieli. Chyba się przyda na tą tutejszą farmę. Nie wiem, czy to już powiedziałem tutaj, czy jeszcze nie, ale to będzie farma automatyczna. No chyba automatyczna, nie wiem, dokładnie nie pamiętam. No tak, no i tutaj mniej więcej sobie to wycinamy. Z tego zostawiłem Wam muzykę, ponieważ ze Cities
Pamiętam, że dosyć to się chyba podobało. Ta muzyczka w tle przyspieszona swojego w momentach niektórych nawet wygląda, brzmi dosyć fajnie, ale spokojnie to jest tylko standardowa muzyka z Minecrafta, oprawiona głosem Avizonosza i przyspieszona razy 4 i tyle. No, ale w końcu, co coś. Ten odcinek trwa też 26 minut, był nagrywany dokładnie godzinę prawie, więc przełożenie jest dosyć duże. No, ale według mnie takie odcinki się są bardziej ciekawe, bo więcej się rzeczy dzieje. No, i jeżeli będzie dosyć dużo wyświetleń pod tym odcinkiem, no to tych odcinków też będzie więcej, co nie? Nie będzie tak, jak że jest jeden i znowu przerwa, jak to było cały czas. No, powinny się pojawiać częściej, ale najpierw musi być co najmniej 10 wyświetleń, co nie? Tak, żeby było lepiej. No dobra, to wracajmy do naszej głównej gry, ponieważ już prawie wyczyściliśmy tutaj całą powierzchnię. Prawie, czekajcie. Dobra, kończmy. No i dokładnie tak jak tutaj widzicie, wycięliśmy, ustawiliście też najlepsze, jeżeli ktoś nie przewinął, wycięliśmy tutaj całą powierzchnię. Moje narzędzie idealnie tutaj się skończyło, poszło tutaj dosyć tego dużo i bym bardzo chętnie stąd wyszedł. Dobra, postawmy tutaj tak klocka i się prześpijmy. Jest, gdzie jest, a, no tak, wspomniałem, moje łóżko jest teraz na górze. No, trochę trzeba się przyzwyczaić do tego domku, żeby to było praktyczne i tak dalej. Dobra. Tu i schodzimy na dół po tych schodach, pseudo schodach. No i dobra, teraz mam pomysł, żeby tu całą podłogę. Wiecie, bym tu zrobił chyba wszystko z kobla. Tak, bo drewno jest fajne, ale będzie dziwnie wyglądać, jak to część jest z drewna, a część z tego. Więc sądzę, że po prostu pójdźmy na kompromis i zróbmy tutaj wszędzie drewno, czyli kobla. Oczywiście to się nadaje na kolejnego timelapsa, no tego z niego przejdziemy. Tylko tak, dobra. No, to też trochę mi tutaj zajmie to robienie. Dobra, najnowszy będzie kolejny timelapse, więc lecimy. Dobra, no i lecimy dalej. Tak, wiem, może doszliście do tego, że mam rozdwojenie jaźni, bo mam dwa różne mikrofony, ale prawda jest taka, już to tłumaczyłem wiele razy, ale zawsze lubię to powtórzyć, że to jest mikrofon z komputera wbudowany wewnętrznie w mojego Acera, tego z Logitechu. Natomiast tamten to są standardowe słuchawki do PlayStation. Tak, ja nie korzystam z żadnego porządnego mikrofonu, jakie często YouTuberzy mają. No ale ja na razie jestem mikrofonem mały, mam tylko 50 subskrypcji, nawet nie mam jeszcze 100. Czego bym bardzo chciał, swoją drogą ja i tak zacząłem ten kanał z myślą, a może będzie z jakichś 10 subów i ktoś mnie obejrzy. Także było z 10 wyświetleń na Cities Skylines i będę zadowolony. No teraz aktualnie to jest 23 wyświetlenia. Tak w ciągu jednego dnia na dobrym odcinku mogę zarobić. Nie bez powodu mogły 23. No, ale wracając do tego Minecrafta, na którym tutaj właśnie robię, zrobimy w końcu podłogę z kobla, bo jednak mieszanie dwóch rzeczy na raz nie jest fajny, tym bardziej, że naprawdę to długo trwa, zanim zrobię takiego timelapse'a, jak teraz ma oglądamy. Więc stwierdziłem, że kobel będzie dobry, bo kobel jest uniwersalny, póki jest się jeszcze nadal się tak, no w takim poziomie dosyć biedy, ale w Minecraft'cie, no ale powiedzmy, że to pasuje. Także nie zapomnijcie napisać, czy wam się podobają takie timelapse'y. Powtarzam. No i spokojnie, i jeszcze będzie nam dwa timelapse'y? Ma, wracajmy. No dobra, no i tak, ścięliśmy tutaj, zrobiliśmy całą podstawę, no już to od razu lepiej wygląda, jakkolwiek nie mówiąc, to jest cały czas kobel, no ale co tu począć, teraz proponuję, zaraz to zrobimy, wytniemy teraz całą górną strefę, tu będzie trochę więcej zabawy, zacznijmy może od tej części, o właśnie o tym mówię, tu jest praktycznie. Nie chciałbym natrafić na żadną wodę, jeżeli to się wydało, ale na pewno zaraz na jakąś taką natrafimy. Chociaż kto wie. I już wiem, co tutaj chciałem zrobić. Chciałem tutaj zrobić. Zaraz przyjdziemy ten laps oczywiście. Chciałem tutaj zrobić automatyczną farmę, z tego co pamiętam. I ogólnie takie farmy różne. No i zaraz to zrobimy, zaraz tego przejdziemy. Ale jedną rzecz, którą chciałem się do Was zapytać w komentarzu, gdziekolwiek możecie naprawdę odpowiedzieć. To pytanie jest do Was, czy byliście, inaczej nie. Aktualnie są prowadzone targi Electronic Show, jakoś tak to się nazywa, właśnie się byłem strasznie po tym głowa boli. Ale ogólnie było fajnie.
Bo wiecie, nowości to każdego interesują, zwłaszcza jak jest tam nowy komputer, który by się chciał kupić. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi właśnie o takie nowinki technologiczne, takich targów. Mam tam o jednym takim komputerze materiał, mogę wrzucić, mogę go jakoś przelądować, takie tam. I pytanie, czy byście coś takiego chcieli na tym kanale. To, że to jest zupełnie co innego niż ja normalnie wrzucam, więc takie pytanie do was. I czy w ogóle byliście? Możecie napisać w komentarzu. Natomiast wracajmy do timelapsa. Swoją drogą, teraz tak się zastanawiam, bo w tle gra radio, a wy jego nie słyszycie zbytnio, bo jednak jest dosyć cicho, ale ja głównie słyszę, bo mam za dobry słuch. Ale pomijając to, tak się zastanawiam, że takie gadanie, tak jak teraz do was gadam, to niczym radio. Mówisz, oni ci słuchają, chociaż nie, w radiu teoretycznie, znaczy w radiu jest jednak większa publika teoretycznie, ale na żywo. I zazwyczaj się słucha tylko na żywo. Natomiast tutaj, no to możecie mnie obejrzeć kiedy chcecie, chociaż i tak na tym Minecrafcie to nie liczę, żeby było jakoś strasznie dużo wyświetleń. Nawet, nie no, nie dojdę nigdy do miliona raczej. Tak, wiem, to później może sobie kiedyś otworzę ten tekst, raczej nigdy nie dojdę do miliona. I będzie, no ma. Tak, wracając tutaj, no, cudowce mi się powoli kończą. W ogóle tutaj ta woda to jest strasznie utrapienie, ja ją naprawię, ale to już w następnym odcinku, tutaj. To co wszystko wycinamy, ponieważ to źle później poskładałem. Tak, to byłem ja, Steve. Tak, tu mamy trochę tych materiałów. I tu jeszcze jest woda, w ogóle tu jest strasznie wielkie do bajora. Nie sądzimy, że to jest aż tak wielkie, serio. Sądzimy, że to jest naprawdę mniejsze. To jest takie, no duże to jest, no, to jest naprawdę duże. Jakbyście się zastanawiali, jak ja to teraz nagrywam, to spokojnie nie nagrywam to drugi raz przez Movie Markera. Bo na dwóch komputerach Movie Marker otworzony na nas to jednak troszkę przesada. Na tym komputerze mam włączony profesjonalny program Audio City. Przy bardzo jakby ktoś się zastanawiał jak zacząć YouTube'a. Tak, to przez pierwsze pół roku zazwyczaj będziecie gnić na 10 subach. No nie wiem, nie no, było 20 subów, dobra, bez przesady. Ale było 10 około wyświetleń, teraz na tamtych odcinkach jest 100. Wy zresztą raczej nie oglądaliście tych odcinków, może parę osób. Ale to mówię oczywiście o Cities. No Minecraft to się pojawił, no bo jednak Minecraft to podstawa na każdym kanale, no wiecie. Bez Minecrafta zacząć YouTube'a tak trochę dziwnie. Na każdym kanale jest YouTube. Znaczy, na każdym kanale jest YouTube, ale na każdym kanale jest Minecraft, tak chciałem powiedzieć. Dobra, no i tak, zaraz tutaj skończymy. Zrobiłem pauzę niepotrzebną, więc wcześniej trochę skończymy moje tutaj gadu-gadu, ale spokojnie, przecież macie fascynującą muzykę w tle. Więc co ja tu będę mówić? Ogólnie bardzo dużo kabla zeszło i... Przypomniał, że nie do końca wiem, gdzie jest jego reszta. No, no dobra. Wracajmy na serwer. Powiem wam tak, na moim nagraniu jest 32 minuty i prawie mi kobla, prawie kobel mi się skończył. Jak widzieliście, miałem tam trochę problemów z wodą, ale ogólnie wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Co prawda jest bardzo ścisło i w ogóle, ale o to mniej więcej chodziło. Mniej więcej tak to miało wyglądać, tyle, że tak, to tutaj, to tu, to tu, to tak i na pewno wy tu nie możecie zamarznąć, bo wtedy będzie problem. Trochę jakoś tak działało. Nie wiem, nie pamiętam szczerze powiedziawszy. Szczerze powiem, że nie pamiętam. O, tutaj się już coś rozgrzało. Nie, chyba za dużo trochę. Może jeden na środku, tak? Nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Jak to wyglądało, później może zobaczę po prostu. I tutaj to. Trzcina cukrowa. Nie, coś jest nie tak. Chociaż nie, postawi się. Dało, aha. Dało bądź nie dało. Nie, czyli to jest inaczej. To było tu, tu, tu i tu. Nie wiem, coś mi się wydaje, że trochę tego jest za dużo. Ale to i tak to ma być tutaj tymczasowo, póki nie mamy nic innego takiego bardziej alternatywnego. No widzicie, że zostało mi jedno, czyli raczej nie.
No dobra, ale nie o to... A, nie o to mi chodziło, ale... Zdaje się, że jeszcze gdzieś tu coś to zwaliłem. O! Tutaj. Mamy coś do uprawy? Nie, no dobra. To po prostu wstawimy blok. Po prostu detta. Wy tu macie rosnąć inaczej, tak? Proszę. Tak. I tak. Nie wiem, sadzę tutaj cokolwiek, żeby to było. To nie rosło. Żeby miało to sens. No, teraz będziemy kończyć ten odcinek, tylko tak, muszę sobie sprawdzić parę rzeczy. Tu jeszcze nie zostało kobla. Nie, dobra, to jeszcze jest. Trujący zimny. Wiecie co? Co my tutaj mamy? Narzędzia, okej. A tutaj... Dobra, mamy trochę redstone'a. Mam pomysł, żeby jeszcze dzisiaj to zrobić. To by miało nawet sens. Żeby tutaj się coś wydarzyło dzisiaj. Poza takimi... i w ogóle nuda. To tak, robi się noc i pada śnieg. Ostatnio dawno nie widziałem tutaj śniegu, żeby padał. Dobra, jest 34 minuty, u was na pewno jest mniej, bo u was może jest 10, 15, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nie mam licznika przyspieszenia. Szkło. Tak, zapomniałem o tym. Dobra, teraz trzeba jeszcze całe oszklić. W jakimś... Jakoś sensownie. Jakoś sensownie, okej, okay, to już to brzmi trudno. Dobra, czyli co? W ten sposób, dobra, to będzie krótki timelapse, oszklę to całe, tam gdzie nie ma miejsca, no to po prostu stawię blok kobla i lecimy. Jej, ten naprawdę dzisiaj odcinek to jest jakiś oddychany, czwarty raz nagrywam dźwięk do timelapse'a. Tak, dużo timelapse'ów dzisiaj zrobiłem, spokojnie, normalnie będzie po prostu może jeden długi, albo trochę to mniej tego. Albo po prostu będę mówić tylko tutaj, wam ewentualnie będzie zwolnienie i tyle. Tak, to już jest ostatni timelapse, spokojnie, no bo szkło, później będzie już normalny odcinek. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, szkło mi się skończyło. Trzeba przetopić piasek, ja to zrobię w następnym odcinku, a mianowicie użyję magicznego wiedelka z lawą i przepuszczę przez to, bo potrzebujemy trochę swojego, jeszcze będzie trzeba zejść do jaskini, no bo wiecie, surowce się kończą, na przykład z stal, nie, srebrem jest już trochę kiepsko. No bo wiecie, potrzebne jest do ogólnie redstone'a. Tam na przykład do wtłoków i w ogóle. Dobra, ale wracajmy już na serwer. Powiem krótko, jak może widzicie na załączonym obrazku, szkło się skończyło. Piasek się przetapia, jednakże potrzebne będzie wiadra lawy, ponieważ jest tego bardzo dużo. Postaram się to zrobić poza odcinkiem, jednakże wiecie, że mam ograniczony czas i takie tam. A dobra, mamy już trochę 16, ale tak, ponieważ na moim zegarku jest już 40 minut, co oznacza, że już powinienem zacząć nagrywać pod tabliczką construction. Dzisiaj dużo nie zrobiliśmy, jedyne co możemy jeszcze zrobić, bo nie no. Trochę mi tak smutno kończyć i tak mało zrobić, co nie? Bym zrobił tą automatyczną farmę, ale do tego jest potrzebny obserwator. A do obserwatora... Chociaż nie, nie jest potrzebny obserwator, chyba. Chyba. Chociaż nie, nie pamiętam. Dobra, to sobie zrobimy test, czy jest potrzebny obserwator. Jeżeli nie, no to jeszcze sobie zrobimy. Dobra. Tylko tak, do tego jest mi potrzebny... to z tego trzeba sobie skraftować arbus, dobra, wspaniale, i postawmy go sobie tak tutaj i pójdźmy po redstone i teraz zobaczymy, teraz będzie godzina prawdy, czy to się uda. No to jakoś powinno zadziałać chyba, ale nie jestem pewien. Na pewno co będzie potrzebne, to będzie patyk. Z patyka... Gdzie tu jest to? To. Dobra, i tyle. Więc robimy to. Jasne. Robimy to i nic się nie udaje. Tu, tu. Dobra, robimy tak. Tak. Okej, dobra, czyli działa. Bo chcę zrobić automatyczną farmę melonów. Melony dają mało, ale są lepsze od dyni.
które chyba z tego co pamiętam robi się tak samo. Chyba tak. Chyba tak, chociaż. Ale to bardzo laguje i tu jest trochę mało miejsca. Można zrobić automatyczną farmę dyń i tego i naraz. Tylko czy my to tutaj chcemy? Poczekajcie. Bo tak. Przypuśćmy, że to jest to. To jest płytka. To jest tłok. I to się opuszcza. Nie, to trzeba byłoby jeszcze piętro niżej zrobić. No bo jak zasilisz ten tłok? Nie. Nie, no to... Najwyżej w jakimś miejscu obniżymy po prostu. Tutaj zrobimy sobie na razie taki wstępny. I wy się możecie zastanowić, napiszcie w komentarzu, jaką byście woleli. Jak wolelibyście, żeby to wyglądało? Mianowicie, czy wolelibyście dużą od razu farmę dyń i... jak to się nazywało? Jak to się nazywało? Aha, to jest dynia. Dyń i arbuzów. Czy chcielibyście po prostu takie małe? Póki co małe. Dobra. Natomiast tak, dlatego na pewno będą potrzebne nam ziarna, nasiona. Arbuza, bo na razie robimy arbuza, redstone i tłok. Tak, bo tłokiem będziemy niszczyć to wszystko. Przydałby się jeszcze lej. Ale z lejem może być już problem. Tak, mamy za mało. Dobra, no to jeszcze trzeba będzie robić wyprawę. No tak, jasne. I oczywiście wystarczy się na to wszystko czasu. Oczywiście, chociaż widzę, że nie jest aż tak dużo potrzeby. Dobra, ale najpierw tłok. Tłok. O, i da się i lej. Świetnie. Dobra, i teraz schodzimy. To tak. To szło mniej więcej w ten sposób. Jeżeli arbuz, bo tak, bo my chcemy, jeżeli arbuz będzie tu. Nie, tam nie może być arbuza. Bo będzie zbyt daleko. Na pewno jeszcze brakuje nam motyki, bo nie masz, musimy zrobić ziemię pod uprawę. Jasne. I w ogóle kiedy ty to zaczniesz? Nie tu. Za daleko, jej. No. Już zrobił już zły ten dom. Wszystko jest za daleko. Dobra, ale przynajmniej się zaczął już jako taki odcinek, który zaraz chcemy zakończyć. Co dobi mnie? To możemy wyrzucić, to możemy przerobić, tak? Tak. Aha, no ma wodę. Dobra, wodę sobie zrobimy tutaj. Miałem. O, właśnie. Proszę bardzo, jasne. Tak, i teraz to jeszcze zmienimy sobie. przepraszam bardzo, to mam dzisiaj. Mam takie coś dzisiaj ze sobą. Tutaj, no po tych targach. Tu i tu, jakby coś. Jeżeli będzie małe zainteresowanie Minecraftem, to będzie po prostu pojawiać się na zmianę z jeszcze inną sobą, której aktualnie jeszcze nie mamy. Znaczy jest, była. Ale pewnie mało z was wie, o którą mi chodzi. Chyba zrobiłem to za blisko. Dobra, nie. Musimy to przestawić. To... Stąd musimy... Dobra, wyrzućmy na razie stąd żarcie. Żarcie nie jest potrzebne. Ciebie trzeba przesunąć. Tutaj trzeba wstawić to. Tutaj trzeba wstawić, zaraz jak mi tutaj się zespawnuje coś, to będę mieć problem. Tu oświetlenie. Aha, tu jest tak wszędzie ciemno. Dobra, przynajmniej wiemy, że jak to wygląda w nocy. Tutaj lej też trzeba przesunąć, trzeba wszystko przesunąć. Tylko nie pamiętam, czy to aby na pewno tak działa. Zobaczymy. Pewnie nie. Gdzie jest lej? O, jest. Dobra. Tu. Tutaj. Tu możemy to odstawić. I tak. Tu będziesz na pewno ten czerwony proszek. Tu będzie to. I stąd. Tutaj sobie postawimy tą pochodnię.
Będzie szło do tłoku, który jest tutaj i do tłoku mniej więcej w ten sposób. Teraz tylko pójdźmy sobie skraftować arbuza. Skraftujmy sobie arbuza. Lekcja pierwsza. Miej części arbuza. Lekcja druga. Skraftuj sobie arbuza. Inaczej. Miej części arbuza. Widzę, że są z tym problemem. Dobra, mamy. Mamy arbuza, jest progres, tylko jeszcze zejdźmy na dół i zobaczmy, czy to wszystko działa tak, jak powinno działać. Powinno działać. Oświetlmy to. I tak, zgodnie z tym, co ja myślę, jeżeli. Tutaj oświetlmy jeszcze. Jeżeli arbuz rośnie, zostanie zniszczony w złym kierunku. No dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zrobimy inną farmę, tak jak myślicie, zupełnie inaczej to będzie wyglądać. Inaczej, zupełnie konstrukcja. Poza tym jeszcze szkło jest potrzebne, dużo surowców do tego, tłoków będzie dużo. Więc ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, ale mam przynajmniej swój pierwszy tłok. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!